Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Już w nocy na pogodę wpływać zacznie wyższy skandynawski ze wschodu. Płynąć nadal będzie mroźne powietrze i tylko na południu kraju zaznaczy się front związany z niżem nad południowej części kontynentu. Zatem w nocy liczne rozpogodzenia, duże zachmurzenie tylko na południu i tu opady śniegu. W całym kraju silne porywy północno-wschodniego wiatru osiągające prędkość od 35 do 50 km na godzinę, a w górach tej nocy znów powieje z prędkością do 80 lub 90 km na godzinę. Będzie to mroźna noc na przeważającym obszarze, na termometrach od minus 7 do minus 9 stopni, zimniej na północnym wschodzie, tu minus 11, minus 12, a lokalnie na Suwalszczyźnie nawet minus 15 stopni. Jutro o pogodne niebo zadba wyż skandynawski. Z północy popłynie teraz do nas arktyczny chłód, a na południu jeszcze zaznaczy swoją obecność odchodzący niżowy front. Tam więcej chmur i słabe, zanikające opady śniegu. Poza tym pogodnie, no ale i chłodno. Od minus 5 do minus 8 stopni w centrum, na zachodzie, na południu, a na północnym wschodzie znów mroźniej, tu minus 9, miejscami minus 10, pokażą termometry w ciągu dnia. W regionie noc pogodna, ale wietrzna i mroźna, porywy północno-wschodniego wiatru w nocy mogą osiągać prędkość 40 km w regionie. Nad ranem na termometrach minus 10, minus 11, cieplej tylko we Włocławku, tam minus 8. Jutro szansa na pogodne chwile, ale mróz nie odpuści. W ciągu dnia proszę spojrzeć, minus 6 we Włocławku, a w Grudziądzu zimniej, minus 8. Nawet w południe pokażą termometry. Nadal wiaćma z północnego wschodu, na ogół powieje umiarkowanie. Na barometrach zaobserwujemy dalszy wzrost ciśnienia i te pokażą jutro 1025 hektopaskali. Pogodnie, ale mroźnie też zapowiada się wtorkowe popołudnie. Od środy mróz zacznie odpuszczać, w ciągu dnia minus 1 i sporo słońca. W czwartek w ciągu dnia na termometrach 2 stopnie, ale ciepła. Do zobaczenia.